Witam, mam na imię Edyta i jestem kosmetologiem. Dzisiaj chciałabym zaprezentować kilka ruchów drenażu limfatycznego, który warto wpleść sobie w codzienną pielęgnację, na przykład wieczorną, ponieważ obecnie nie mamy możliwości dotlenić skóry na zewnątrz, warto jest stymulować ją masażem. Drenaż limfatyczny ma za zadanie usunięcie toksyn z naszych tkanek poprzez stymulację krążenia krwi i limfy. I dzisiaj właśnie pokażę Wam, jak takimi kilkoma ruchami można zwiększyć absorpcję składników aktywnych, można poprawić koloryt skóry, można także się bardzo fajnie zrelaksować. Zaczniemy od nałożenia mleczka na oczyszczoną już twarz, tak jak codziennie to robicie. Nakładamy mleczko. Jeśli wolicie, może to być olejek. Zaczynamy od stymulacji tutaj węzłów nadobojczykowych. Ruchami pompującymi. Następnie przechodzimy do szyi i wykonujemy ruchy ku dołowi na węzłach głębokich szyi. I ruchy pompujące. Po kilka powtórzeń, na przykład 5. Następnie przechodzimy na linię żuchwy. Podpłatek ucha, szyję i doły na obojczyku. Później kąciki ust do ucha, podpłatek, węzły na szyi i doły nadobojczykowe. Następnie całe dłonie, policzki i oczy. To jest taki ruch pompujący. Dobrze się sprawdza przy obrzękach. Pod oczami. I na końcu czoło. Wszystko ściągamy ku dołowi do węzłów nadobojczykowych. Teraz zmywamy produkt. Ja stosuję mleczko Biologique Recherche
Light U. To jest mleko roślinne, bardzo fajnie odbudowuje warstwę hydrolipidową skóry. Zmywam je wacikami z wodą. A następnie stosuję lotion P50. To jest taki produkt na bazie kwasów owocowych. Też ruchami pompującymi. Następnie stosuję serum, na noc akurat takie serum Amniotic, to jest nawilżające, rewitalizujący produkt. Za pomocą igły i strzykawki sobie pobieram 0,5 ml. Można je stosować także na okolice oczu, takimi ruchami wtłaczającymi najlepiej. To jest produkt płynny. Ja na noc nakładam produkt krem maskę, maskę Vernix. Jest bardzo dobry produkt regenerujący, nawilżający i ochronny. Tak wygląda moja pielęgnacja wieczorna. Tak wypielęgnowana idę spać.